Witam Państwa, Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o tym, jak bardzo kosmos staje się naszym domem, a z drugiej strony jak mocno wchodzi do naszych domów. Dzisiaj nie tylko ten kosmos poznajemy, nie tylko go badamy, ale intensywnie korzystamy i z kosmosu, i z technologii, które rozwijamy przy okazji badań kosmosu. Już stało się tak, że sektor kosmiczny to istotna część światowej gospodarki i o tym dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć. Zacznę od przedstawienia krótkiego polskiego udziału w Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo jest to agencja o podobnym zakresie działania, jak pewnie znana wszystkim amerykańska NASA. Polska jest jej członkiem od roku 2012 i rokrocznie wpłaca składkę rzędu 40-45 milionów euro. Mamy możliwość decydowania, na co ta składka jest przeznaczona. Rozdystrybuujemy ją między różne programy tematyczne. Najwięcej sukcesów mamy w programie naukowym PRODEX, bo jak Państwo mogli się przekonać w mojej poprzedniej prezentacji na temat Polski w kosmosie, budowa różnych instrumentów badawczych, pomiarowych, jest to taka, można już powiedzieć, polska specjalność, jeżeli chodzi o kosmos. Europejska Agencja Kosmiczna ma taki program PRODEX, który właśnie zajmuje się budową instrumentów naukowych i tu polskie instytucje osiągają duże sukcesy. Inwestujemy także w bezpieczeństwo kosmiczne, w obserwację Ziemi, w telekomunikacje i pieniądze, które tam przekazujemy w formie składki, wracają do Polski w postaci zamówień dla polskich firm. Już ponad 380 firm jest zarejestrowanych w Europejskiej Agencji Kosmicznej i ponad 150 wygrało przetargi, uzyskało kontrakty. I oczywiście informatyka to jest polska specjalność w ogólności, nie tylko w kosmosie, ale okazuje się, że także w kosmosie. Właśnie oprogramowanie i kosmiczne, i naziemne to jest temat, w którym polskie firmy wygrywały przetargi Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mechanika precyzyjna, robotyka, automatyka to kolejny taki obszar. Mówiłem Państwu w poprzednim odcinku o różnych młotkach, świdrach, które się wiercały, czy to w kometę, czy to w Marsa. Tego typu rozwiązania techniczne to również, można powiedzieć, już polska specjalność. Mówiłem o instrumentach badawczych, optyka, optoelektronika, ale także systemy orientacji na orbicie, systemy korekcji orbity, systemy zasilania i wreszcie rozmaite technologie materiałowe, kompozytowe, materiałów pędnych. To są obszary, gdzie polskie firmy już wygrywały przetargi Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc jak Państwo widzicie, prawie 400 firm zarejestrowanych, ponad 150 już wygrało przetargi. No powoli ten kosmos staje się po prostu miejscem działalności gospodarczej, także polskich firm. Wspomniałem o ESA, trzeba powiedzieć także o NASA. Ważnym wydarzeniem 26 października tego roku było podpisanie deklaracji Artemis Accords. Miałem przyjemność dokonać tego w obecności pani Pamela Roy, wicedyrektor NASA. Ta pani widoczna na zdjęciu jest wojskowym pilotem i brała udział w trzech misjach wahadłowca. Pilotowała trzykrotnie wahadłowiec, raz była dowódcą misji, nawiasem mówiąc tej samej, w której brali udział także Polacy, Parażyński i Zamka, którzy dzielnie naprawili ogniwa słoneczne, które się w czasie tej misji uszkodziły. Także takie mamy już silne związki z NASA, można powiedzieć, a chcemy je dalej zacieśniać. Artemis Accords to taka deklaracja o współpracy w programie Artemis, programie, który ma na celu powrót na Księżyc, ale już nie tylko po to, żeby na nim odcisnąć buta i postawić flagę, tylko żeby założyć stałą bazę.
i także bazę wypadową na Marsa. Także dalszym celem programu Artemis jest także Mars i chcemy w tym programie aktywnie uczestniczyć. W inne misje NASA, misje MIDEX, czyli takie średniej klasy, tutaj polscy naukowcy są zainteresowaniami badaniami, które mają prowadzić misje Gamow i Arcus, a z kolei polskie firmy, polskie instytuty są zainteresowane budową tej aparatury i prowadzimy rozmowy o udziale polskim w tych dwóch misjach. Takie mniejsze misje Simplex, tu jest kilka misji, też o nich rozmawiamy. Ciekawy jest program CLIPS, Commercial Lunar Payload Services, czyli możliwość wyniesienia jakiejś własnej aparatury na Księżyc. Chcemy też współpracować przy budowie kolejnego takiego drona, helikoptera marsjańskiego, jaki niedawno mogliśmy oglądać w obecnej misji Marsa. Także Polska jest już 13. państwem, które podpisało to Artemis Accords, bo to bardzo dobrze przyjęte przez stronę amerykańską. W tej chwili rozmawiamy o podpisaniu takiej dużej umowy ramowej, no i kilku konkretnych implementacyjnych umów dotyczących już konkretnych misji. Jakie to misje? Widzicie Państwo schemat planowanych misji na Księżyc i na Marsa. Plany sięgają do roku 2040. Najpierw budowa stałej bazy na Marsie i na orbicie Marsa, łącznie z systemem nawigacyjnym na przykład, takim jak mamy GPS amerykański czy Galileo europejski wokół Ziemi. Tak samo chcemy mieć system nawigacji satelitarnej na Księżycu i wokół Księżyca. I stamtąd z orbity księżycowej można dalej lecieć na Marsa i takie są rzeczywiście w tej chwili plany, w których mamy zamiar wziąć udział. To są plany wspólne NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Europejska Agencja Kosmiczna buduje w szczególności jeden z modułów Orion, które są elementem tego programu. Znowu odwołam się do Stanisława Lema, który powiedział, że wcale nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzać Ziemię do jego granic. I rzeczywiście te misje, o których mówiłem przed chwilą, one ciągle miały za zadanie jeszcze badanie kosmosu, badanie odległych planet czy księżyców planet Układu Słonecznego, badanie odległego kosmosu, ale dzisiaj coraz częściej ten kosmos wykorzystujemy do działalności jak najbardziej praktycznej. A te korzyści, które mamy już z wykorzystania kosmosu, dotyczą łączności, telekomunikacji, pozycjonowania i nawigacji i obserwacji Ziemi. Jeżeli chodzi o pozycjonowanie i nawigację, to wyobraźcie sobie Państwo, że to jest biznes, który w latach 2019-2029 ma przynieść 2,5 biliona euro, 2500 miliardów euro. Gigantyczne zyski, a dotyczą one wykorzystania pozycjonowania i nawigacji, oczywiście w transporcie, kolej, motoryzacja, w przyszłości samochody autonomiczne, ale także lotnictwo, coraz częściej lotnictwo bezzałogowe, czyli drony, oczywiście transport morski, także zarządzanie kryzysowe, rolnictwo, infrastruktura krytyczna, bankowość, coraz więcej tych zastosowań pozycjonowania i nawigacji. Europa dysponuje własnym systemem, który nie jest jeszcze bardzo powszechnie używany, system Galileo, ale daje on większą dokładność niż otwarty system GPS i ma więcej funkcji. Już są polskie firmy, które produkują odbiorniki tego systemu i produkują całe usługi oparte o ten system, usługi związane z logistyką, z przemieszczaniem się różnych pojazdów, ładunków, towarów, także system Galileo jest to przyszłość nawigacji, niewątpliwie przyszłość nawigacji w Europie. Jeżeli chodzi o komunikację, to no na pewno telewizja, chyba każdy program telewizyjny, który oglądamy, gdzieś tam po drodze przechodzi przez satelitę
i zanim do nas dotrze, nawet jeżeli odbieramy go za pomocą telewizji kablowej, światłowodowej, to pewnie nadawca pozyskał go właśnie z satelity. Zarządzanie kryzysowe. W dowolnym miejscu możemy się skontaktować telefonem satelitarnym, przesłać obrazy i dzięki temu zarządzać akcją kryzysową. Ochrona granic, no tego w tej chwili mocno doświadczamy. Nadzór i kontrola morska, ale także pomoc humanitarna, tu znowu na terenach, gdzie nie ma łączności. Łączność satelitarna jest jedyną opcją. I obrona cywilna i zarządzanie infrastrukturą. Te konkretne zastosowania można by mnożyć, ale na pewno Państwo łatwo jesteście sobie w stanie wyobrazić, gdzie istnieją takie potrzeby, że trzeba przesłać dane, trzeba nawiązać łączność, trzeba przesłać obraz i nie mając innej infrastruktury jest to możliwe tylko za pomocą satelitów. Kolejny obszar i chyba najbardziej rozległy to jest obserwacja Ziemi. To są już nie tylko zdjęcia optyczne, to są także obserwacje radarowe, bo radarowi nie przeszkadzają chmury. Radar widzi także w nocy. Są rozmaite urządzenia radarowe. Także jeżeli chodzi o obrazowanie optyczne, to nie tylko promieniowanie widzialne, ale i podczerwone i ultrafioletowe, a widzialne w wielu zakresach widmy. Tutaj aparatura rozwija się bardzo szybko, a wraz z rozwojem aparatury rozszerza się zakres zastosowań. Zarządzanie kryzysowe. Z satelity bardzo dobrze widać, gdzie obsuwa się grunt, co się stało w wyniku trzęsienia ziemi. Można śledzić pożary, nawet ostatni pożar w Białowieży. To zdjęcia satelitarne umożliwiały strażakom, dawały strażakom informacje, gdzie jest jeszcze pożar, gdzie tego pożaru nie ma, gdzie można się bezpiecznie, którędy można się bezpiecznie poruszać, żeby ten pożar gasić. Także powódź, zarówno ocena skutków powodzi, jak i zapobieganie, śledzenie na bieżąco stanu wód. To wszystko w zarządzaniu kryzysowym, ale w normalnej gospodarce leśnej czy rolnej na dużych obszarach możemy dzisiaj z satelity obserwować, w jakim stanie są rośliny, w jakiej fazie dojrzewania, czy nie są atakowane przez szkodniki lub choroby i wreszcie czy ktoś nie uprawia jakichś roślin nielegalnie. Coraz częściej mówimy o automatyzacji nowoczesnego rolnictwa i tutaj możliwości obserwacji satelitarnej są kluczowe dla automatyzacji przyszłego rolnictwa. Zachowanie dziedzictwa kulturowego. Tutaj znowu możemy obserwować z kosmosu, czy nie mamy zagrożeń dla jakichś naszych budowli zabytkowych. Oczywiście zmiany klimatyczne. Jeżeli chodzi o śledzenie klimatu, tak ważne dzisiaj, to chyba ponad połowa informacji na temat klimatu pochodzi dzisiaj z obserwacji satelitarnych. Gospodarka morska, a nawet turystyczna, to dzięki obserwacjom satelitarnym wiemy, gdzie są sinice na Bałtyku i możemy prognozować, gdzie one będą w najbliższym czasie. Monitorowanie infrastruktury, pomoc humanitarna to też oczywiste zastosowania, ale także planowanie przestrzenne. Dzisiaj już z satelity możemy zobaczyć, jak wygląda rozwój miast, gdzie można postawić nowy budynek, a gdzie go nie można postawić. I te zastosowania po prostu rosną na naszych oczach, powstają coraz to nowe firmy, które wymyślają coraz to nowe sposoby wykorzystania obserwacji Ziemi. Bardzo ważną nową dziedziną jest bezpieczeństwo kosmiczne. Tutaj kilka takich angielskich terminów, które mieszczą się w pojęciu bezpieczeństwa kosmicznego. Space Situational Awareness, czyli taka świadomość tego, co się dzieje w kosmosie, to trzy obszary. Po pierwsze, coś, co nazywamy Space Surveillance and Tracking, SST po angielsku, a po polsku po prostu rozpoznawanie i śledzenie satelitów. Jest to dzisiaj o tyle ważne, że na orbicie, nad naszymi głowami krąży około 40 tysięcy satelitów, a różnych szczątków satelitów są po prostu miliony. I ryzyko zderzenia ciągle rośnie, dlatego musimy aktywnie chronić
satelity, na których nam zależy, przewidując możliwości zderzenia, ostrzegając operatorów i robiąc manewry unikowe. Polska Agencja Kosmiczna dysponuje zarówno własnymi sensorami, wykorzystuje też sensory głównie optyczne, czyli teleskopy i kamery, których właścicielami są jednostki naukowe czy firmy prywatne. Dane z tych sensorów przesyłamy do Europejskiego Konsorcjum EU-SST i Polska najwięcej ze wszystkich krajów danych dostarcza do tego konsorcjum. W przyszłości to się rozwinie do czegoś, co nazywamy Space Tracking Management po angielsku, po polsku nazywałoby się to kontrola ruchu kosmicznego, czyli przez analogię do kontroli ruchu lotniczego. Wszyscy wiemy, że żeby samolot wystartował, musi dostać pozwolenie z wieży kontrolnej, musi lecieć określonym korytarzem i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj nie ma czegoś takiego dla statków kosmicznych, ale musimy coś takiego zrobić, bo ten ruch już tego wymaga. Kolejny obszar tego bezpieczeństwa kosmicznego, Near Earth Objects, czyli asteroidy, które mogą zderzyć się z Ziemią i wyrządzić nam jakąś szkodę. Też należy je odpowiednio wcześnie zauważyć, żeby można było jakieś środki ostrożności tutaj przedsięwziąć. Pogoda kosmiczna wreszcie, to może troszkę mylący termin. Chodzi o aktywność słoneczną, bo taki wybuch na Słońcu w koronie słonecznej może spowodować awarie elektroniki na satelitach, ale także duże awarie systemów energetycznych. Zdarzało się to w przeszłości, a w stuleciu chyba pod koniec XIX wieku zdarzył się tak silny wybuch, że prąd wyindukowany w liniach telegraficznych spowodował pożary telegrafów. Stąd obserwacja Słońca i tej tak zwanej pogody kosmicznej, czyli aktywności słonecznej, jest także niezwykle, niezwykle ważna. I wreszcie transfer technologii. Na pewno słyszeliśmy nieraz o tym, ile praktycznych zastosowań przyniosły misje Apollo. Od teflonu po zegarki cyfrowe czy cyfrową fotografię. To wszystko zostało wymyślone na potrzeby misji Apollo i w tej chwili tych zastosowań jest coraz więcej. Te technologie wykorzystujemy w medycynie, w badaniach nad chorobą Alzheimera, w wykrywaniu raka, a ostatnio w filtry, które były zaprojektowane na Międzynarodową Stację Kosmiczną, były montowane w polskich szpitalach w celu lepszej, skuteczniejszej walki z COVID-em. Z kolei sensory opracowane na potrzeby misji kosmicznych też wykorzystywane są w innych branżach, w transporcie. I można by mnożyć te zastosowania, które pokazują, jak ten kosmos wchodzi do naszego domu. Ręczny odkurzacz, rzepy samoprzylepne, patelnie, już wspomniałem, aparaty cyfrowe, termometr na podczerwień, filtry do wody, zestawy słuchawkowe, opakowania próżniowe, nawet WD-40 niezbędny w każdym domu. To są wszystko technologie opracowane dla misji kosmicznych. Rozkwit tych technologii jest możliwy dzięki postępowi technologii w wielu dziedzinach. W szczególności miniaturyzacja, druk 3D, sztuczna inteligencja, to wszystko powoduje, że dzisiaj mały satelita o wadze rzędu 10 kg, wielkości pudełka na buty powiedzmy, może tyle co kiedyś satelita wielkości autobusu. Przez to koszt budowy jest mniejszy, budowa jest szybsza i to umożliwia wejście na rynek małych firm. Okazuje się też, że konstelacja małych satelitów jest dużo lepsza niż jeden duży. Po pierwsze dlatego, że jeżeli zniszczeniu ulegnie duży satelita, nawet jedna drobna awaria powoduje wielomilionowe straty. Natomiast jeżeli rolę tego jednego dużego pełni konstelacja kilku czy kilkudziesięciu nawet małych satelitów, wtedy nie martwimy się, że jeden z nich może ulec zepsuciu, bo reszta spokojnie kontynuuje zadania. Dzięki temu można do produkcji używać części takich spółki niekwalifikowanych specjalnie, co znowu daje szybszą produkcję i tańszą. Jest to no, swego rodzaju już wręcz masowa produkcja.
I dzięki temu mamy lawinowy wzrost liczby satelitów na orbicie i ten gwałtowny wzrost zastosowań technologii kosmicznych i danych satelitarnych, o którym wspomniałem. To jest naprawdę przełom. Ja ten przełom porównuję do takiego przełomu, który się dokonał po powstaniu internetu. Tutaj mamy do czynienia z końcem dominacji tych wielkich agencji w obszarze użytkowym. Te wielkie agencje typu NASA, ESA, one ciągle dominują, jeżeli chodzi o misje badawcze. Natomiast w tym obszarze użytkowym zdecydowanie dominuje rynek prywatny, bo to już jest rynek produktów i usług. I to jest ogromna szansa dla naszego kraju. Bo tak jak w bankowości przeskoczyliśmy etap czeków i od razuśmy wskoczyli na karty kredytowe, tak jak przeskoczyliśmy bankowość taką okienkową, od razu wskoczyliśmy w elektroniczną. Tak samo tutaj możemy przeskoczyć etap budowania tych wielkich misji, tych wielkich satelitów i przejść od razu do budowy małych satelitów, do konstelacji małych satelitów, do wykorzystania tych danych satelitarnych. To są te małe firmy, o których Państwu mówiłem na początku dzisiejszej prezentacji. Budujemy sektor kosmiczny i tworzymy rynek produktów i usług. Żeby zilustrować, na czym to zjawisko, które doczekało się już nazwy New Space albo Space 4.0 polega, pokażę tylko Państwu, jak ogromna jest w tej chwili liczba startów rakiet i liczba statków kosmicznych, bo jedna rakieta kiedyś wynosiła jednego satelitę, dzisiaj potrafi nawet 60 satelitów wynieść jedna rakieta. Po lewej stronie widzicie Państwo, że miesięcznie mamy kilka do kilkunastu startów rakiet, miesięcznie, podkreślam, już nie rocznie. Te słupki odpowiadają poszczególnym miesiącom, a ich odcienie pokazują różne kraje i to już nie tylko Europa, Stany Zjednoczone i Rosja, ale Chiny, Japonia, India i bardzo wiele innych krajów, jak chociażby Zjednoczone Emiraty Arabskie. A niebieska krzywa na prawym wykresie z kolei pokazuje liczbę statków kosmicznych, w szczególności satelitów, wyniesionych znowu w kolejnych miesiącach. Więc jest to rzeczywiście zupełnie nowe zjawisko, jest to przełom, którego jesteśmy świadkami i ten przełom jest dokonywany głównie rękami młodych ludzi, którzy chyba po prostu nie wiedzą jeszcze, że czegoś się nie da zrobić, nie przerażają ich trudności i robią zupełnie niesamowite rzeczy. A młode pokolenie tutaj rośnie. Mamy studentów, którzy w kołach studenckich budują statki kosmiczne, rakiety, wygrywają międzynarodowe konkursy. Nawet utworzyliśmy przy prezesie Polsa Radę Studentów, którzy informują nas o tym, co tam się dzieje i staramy się ich w jakiś sposób wspierać. Budują łaziki, które wygrywają międzynarodowe zawody. Notabene w Polsce organizowane zawody European Rover Challenge, to jest największa w Europie impreza kosmiczna. Studenci budują własne satelity, tworzą też misje analogowe. Misje analogowe to jest taka symulowana misja kosmiczna. Na Ziemi ludzie są zamykani w infrastrukturze przypominającej stację kosmiczną i tam w odosobnieniu przebywają przez dłuższy czas, wykonując różne eksperymenty, no przygotowując się jak gdyby do tego, że w przyszłości mogą zostać astronautami. I takich młodych ludzi w Polsce mamy. Mamy kilka organizacji, które takie misje analogowe przeprowadzają. Także to młode pokolenie tutaj pokazuje studentów, ale jest jeszcze młodsze pokolenie. Są uczniowie szkół średnich, którzy wygrywają konkursy na zaprojektowanie bazy księżycowej, konkurs ESY, czy polskie konkursy na zaprojektowanie eksploracji Marsa. Naprawdę te prace są bardzo profesjonalne. A mamy jeszcze młodych entuzjastów astronautyki, już na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. Polsa organizuje taki konkurs Moje Kosmiczne Wakacje
I kiedyś dzieciaki przysyłały na te konkursy no, jakieś tam obrazki malowane kredkami. Dzisiaj to są jakieś makiety, to są filmy fabularne albo animowane, ilustrujące jakieś przygody z astronomią, z astronautyką. Naprawdę coś wspaniałego, serce rośnie. I ten młody kosmos to jest właśnie coś, co daje nadzieję, że Polska w kosmosie i kosmos w Polsce to naprawdę jest przyszłość także naszej gospodarki. To jest nasze wygodniejsze życie i realizacja naszych marzeń. Na tym zakończę dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku opowiem, jaką rolę w tym wszystkim ma odegrać Polska Agencja Kosmiczna. Dziękuję bardzo.